Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy właściwie dwoma osobnymi rzeczami. Pierwszą rzeczą będzie ruch w przestrzeni nadwymiarowej, czyli powiemy sobie kilka słów o ruchu w jednym wymiarze, w dwóch wymiarach, w trzech wymiarach, o tym jak opisujemy te ruchy w różnej ilości wymiarów. Między innymi będziemy mówić o układzie współrzędnych i tym podobnych pojęciach. A drugą rzeczą, o której sobie powiemy, będzie przemieszczenie ciała, czyli powiemy sobie o wektorze przemieszczenia, zwanym krócej po prostu przemieszczenie. Ok, zacznijmy od opisu ruchów w przestrzeniach wielowymiarowych, to znaczy jedno, dwu, trzywymiarowych. Jak nam jest matematycznie wygodnie opisywać tego rodzaju ruchy? Otóż opisując ruch ciała, wygodnie jest obrać układ współrzędny związany z układem odniesienia, względem którego badamy ruch tego ciała. Pamiętacie, powiedzieliśmy sobie na ostatnich lekcjach o układzie odniesienia, że ruch jest zawsze względny. W związku z czym wygodnie nam ten układ odniesienia zaczepić w punkcie 0 i względem niego badać czy opisywać ruch. I tak, jeżeli opisujemy na przykład ruch odbywający się po linii prostej, czyli ruch w jednym wymiarze, wygodnym układem współrzędnych będzie po prostu oś x. Tak, czyli jednowymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich. W przypadku... No tutaj mamy przykład, na przykład samochodu jadącego po prostej szosie, tak? To jest typowy ruch po linii prostej, który możemy opisać po prostu jedną osią z pomocą jednego wymiaru. Kolejnym typem ruchu jest ruch w dwóch wymiarach. Na przykład wyobraźmy sobie muchę chodzącą po stole. I tutaj już niestety sama jedna oś nam nie wystarczy. Potrzebujemy dwóch osi, dlatego że mamy ruch wzdłuż dwóch kierunków, tak jakby. Mamy ruch na płaszczyźnie, w związku z czym będziemy mieli współrzędną y-ową jakąś tej osi, tej muchy, ale współrzędną x-ową tej muchy, które mogą być wyznaczone na przykład wzdłuż krawędzi stołu, jak ta mucha nam się będzie poruszać. No i łatwo się domyślić, że ruchu w trzech wymiarach też już nie opiszemy ani za pomocą prostej, ani za pomocą dwuwymiarowego układu współrzędnych, tylko potrzebujemy do tego trójwymiarowego układu współrzędnych. Te układy współrzędne, o których sobie tutaj mówimy od początku, jedno, dwu, trzywymiarowe, to są wszystko układy współrzędnych kartezjańskich. Mamy inne, na przykład w przypadku układów opisujących położenie i ruch w trzech wymiarach mamy układ współrzędnych sferycznych czy układ współrzędnych cylindrycznych, ale nimi się nie potrzebujemy po prostu. Nie potrzebujemy o nich na razie mówić, dlatego że no one wybiegają nam jakby poza nasz obszar zainteresowań, jeżeli chodzi o kurs maturalny. Ok, mamy tutaj trójwymiarowy układ współrzędnych i w nim możemy opisać przykładowo położenie i ruch ptaka, ponieważ ptak się porusza w trzech wymiarach. Z to jest wysokość ptaka nad ziemią, kiedy leci, a y i x to są odpowiednio kierunki wzdłuż jakby ziemi, wzdłuż płaszczyzny, wzdłuż których porusza się ptak. I w ten sposób możemy tego ptaka wczepić w trójwymiarowy układ współrzędnych. Ok. Zajmiemy się teraz drugą częścią tego filmiku, czyli wektorem przemieszczenia. Najpierw jednak, zanim przejdziemy do właściwego wektora przemieszczenia, chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli takie podstawowe pojęcie. Pojęcie, które jest bardzo ważne, jeżeli chcemy się dalej zajmować wektorem przemieszczenia, potem prędkościami. Pojęcie, które się prawdopodobnie pojawiło już gdzieś tam w gimnazjum. I pojęciem tym jest wektor położenia, czyli wektor wodzący. Cóż to było? Otóż w wybranym układzie współrzędnych jest to wektor, którego początek znajduje się w początku układu współrzędnych, czyli w tym punkcie naszym, tutaj 0 lub tutaj 0, a koniec w punkcie, w którym w danym momencie znajduje się rozważane ciało, czyli na przykład tutaj punkt A. W danym momencie ciało nam się znajduje w punkcie A i wektor wodzący mamy zaznaczony tutaj, to jest wektor RA. Kiedy ciało się przemieści do punktu B, to już znajduje się w punkcie B oczywiście, i wektor wodzący mamy narysowany tutaj, to jest wektor RB. Podobnie tutaj, w przypadku sytuacji dwuwymiarowej, na początku ciało się znajduje w punkcie A, mamy wektor wodzący zaznaczony RA, a na końcu, kiedy ciało się znajduje w punkcie B, mamy zaznaczony tutaj wektor RB. Ok. Intuicyjnie punkt A nazwiemy położeniem początkowym ciała,
a punkt B nazwiemy położeniem końcowym ciała. Czyli A położenie początkowe, B położenie końcowe ciała. No i teraz, kiedy już wiemy, co to jest wektor wodzący, który opisuje nam położenie, jesteśmy w stanie opisać zmianę położenia. I zmianę położenia opiszemy za pomocą wektora przemieszczenia, czyli właśnie tego, o czym będziemy sobie mówić. Wektora przemieszczenia, który oznaczyłem tutaj jako delta R, jego tak się standardowo właśnie oznacza. I cóż to jest ten delta R? Otóż okazuje się, że jest to różnica, czyli prosta różnica wektorowa, geometryczna pomiędzy wektorem RB, czyli wektorem położenia końcowego, a wektorem RA, czyli wektorem wodzącym położenia początkowego. Czyli delta R to jest wektorowo RB minus RA. Podobnie mamy to tutaj zaznaczone w układzie dwuwymiarowym. Delta R to jest nic innego jak RB minus RA. Możecie sobie to łatwo sprawdzić. Jakbyście sobie zrobili RA plus delta R, to wyjdzie nam wektor RB. To pamiętamy z lekcji o dodawaniu wektorów. Ok, jeżeli chodzi o cechy wektora przemieszczenia, to możemy zauważyć, no może tutaj średnio możemy zauważyć, ale w miarę jak będziemy zmniejszali odcinki czasowe, to wektor delta R będzie nam się stawał coraz bardziej styczny do toru ruchu. I to będzie nam się później przydawać przy opisie prędkości chwilowej, prędkości także średniej. I kolejna cecha, to jest bardzo ważna cecha, jeżeli chodzi o fizykę, to fakt, że gdybyśmy wybrali sobie inny układ odniesienia, czyli gdybym sobie naniósł tutaj jakiś, powiedzmy, inny jakiś układ współrzędnych, tu byśmy mieli y prim, tu byśmy mieli x prim i tu by było, no, nazwijmy to 0 prim, czyli jakiś nowy układ odniesienia. I gdybym wpisał tutaj nowe wektory wodzące do punktu A oraz do punktu B, czyli to by był wektor tutaj, oj, przepraszam, tutaj by był wektor RA prim, nazwijmy go, nowy wektor wodzący RA, a tutaj wektor RB prim, to okazuje się, że tak naprawdę wektor przemieszczenia nam się zupełnie nie zmienia, czyli on nie zależy kompletnie od układu odniesienia. Zawsze to jest RB minus RA albo RB prim minus RA prim, zawsze to jest wektor wodzący końcowego położenia minus wektor wodzący początkowego położenia i ten wektor delta R nam się nie zmieni. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o opis rzeczywistych sytuacji, dlatego że wyobraźmy sobie, jak jest w rzeczywistości. Tak naprawdę ruch rzeczywiście, ok, to czy się poruszamy, czy spoczywamy, zależy od tego na przykład, czy, nie wiem, jak jedziemy pociągiem, to drzewa wydają się poruszać za oknem. Natomiast jeżeli stoimy obok poruszającego się pociągu, no to te drzewa już stoją w miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o przemieszczenie, to niezależnie od tego, czy jedziemy pociągiem, czy stoimy obok pociągu, to jadąc pociągiem się przemieszczamy, a stojąc się nie przemieszczamy względem ziemi. Dlatego to przemieszczenie jest niezależne od wybranego układu odniesienia i to jest bardzo dobrze reprezentowane właśnie przez tą cechę wektora przemieszczenia. Ok, na chwilę obecną to tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Na kolejnej lekcji się zajmiemy prędkością średnią oraz prędkością chwilową ciała. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.